Cześć, witajcie, z tej strony Kacper, a to jest siódmy odcinek serii Młodziek na roli. I jak widzicie, jest godzina siódma, właśnie co dopiero wstałem. I dzisiaj jest taka akcja, że będziemy sobie wyciągać bizona. Będziemy go przygotowywać do żniw i pokażę wam oczywiście, co się zmieniło za moim gospodarstwem. Więc co, ja na samym początku nie wiem, może bym wam, słuchajcie, pokazał, co mi się właśnie tutaj zmieniło. Jak widzicie, tubelki są niestety porozrzucane, ale to tylko temu, że będziemy sobie właśnie w tym miejscu dać wiatę o wymiarach 16×10. Tutaj panowie właśnie przywieźli betoniarkę, właśnie cegły, taczkę, więc posadzkę już wyleli. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku wiata już będzie stała i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawcie 10 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z tej oto serii. A ja już sobie pójdę, słuchajcie, wyciągniemy Binzona, później sobie wyciągniemy jeszcze header, umyjemy go oczywiście, bo troszeczkę jest brudny. Więc ja to sobie od początku może przestawię troszeczkę na seria. O, skasimy. I dobra, i wsiadamy do tutaj mojego Binzona, tylko ja sobie tu, słuchajcie, wręcz farmera wyłączę i sobie wsiądziemy. Dobra, no tutaj jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie, odpalamy sobie. Coś tu, słuchajcie, o, dobra. Odpalił. No jak widzicie, tutaj ładnie pali. Ja sobie tutaj tylko odpalę zbiornik. Tutaj zobaczymy, jak tutaj. Troszeczkę tu słomy leży, ale tu nie ma brać. Nie ma co brać, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Nie powinno być. Za chwilę sobie zobaczymy tutaj na OBS-ie. Czy nie będzie za głośno? Nie, chyba nie. A możemy sobie delikatnie przyciszyć. O. I dobra, no i jedziemy. Sobie gdzieś tutaj na podwórko. Ja sobie tutaj stanę, słuchajcie. O, tutaj i dobra, zgasimy bizona, zobaczymy, że pootwieramy klapy, zobaczymy, co w nim tu trzeba zrobić. O, tutaj się też wyjmuje, wszystko to już można pozostawiać. Cyk. Tutaj klapa, nie no, mi się wydaje, że na pewno coś w nim będzie trzeba robić, bo wiadomo, jak on przestał całą zimę, to na pewno coś się tutaj stało. A to są tu dobre, nieważne. Ja tutaj, słuchajcie, mam taki problem. O, i. A, dobra, da się tu blendek zmienić. Ja nie widziałem. Patrzymy sobie, jak tutaj silnik. No, jak widzicie, bizon jest w ładnym stanie akurat. Więc spoko. Mi się wydaje, że jak na razie nie potrzebuję remontu. Może w przyszłości, jak się, słuchajcie. Tutaj się blendek nakłada. Jak, słuchajcie, coś mi się tutaj popsuje. To może będzie trzeba reperować. A tutaj też, słuchajcie, wszystko mi się wydaje w zbiorniku. Chyba żadnych myszy nie ma. Mi się wydaje, bo przecież był zamknięty. Jak one tam mogły wleźć? Tutaj, o, ile słomy, hu, 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 trzeba to zabierać. Tutaj, a tutaj muszę jeszcze o to sobie... Nie, a, bo tutaj mam osłonę, słuchajcie, i nie mamy kto zobaczyć. Więc co, ja sobie tutaj, słuchajcie, jeszcze podczepię header i wyciągniemy go sobie, umyjemy oczywiście. Wyciągamy, cyk. Przyczepę też, słuchajcie, możemy wziąć, zobaczymy, czy tam nic z niej nie stoi. No, szybko, powolutku wyjeżdżamy. Dobra, o, nic się akurat nie zahaczyło, mam nadzieję. Dobra, sobie tutaj, słuchajcie, przejadę. No mam troszeczkę ciasta na tym podwórku. Ale będzie trzeba tutaj posprzątać troszeczkę. Oj, tutaj sknął. Trzeba te nawozy pochować. Wszystko. Dobra, ja wam może nie pokazywałem. Nie mam tylko szereg, tylko sobie zamknę szybę. No cyk, dobra, żebym tutaj nie napadała, zgasimy też od razu i cyk, dobra,
No, header troszeczkę brudny, bo jeszcze nie miałem karszera. Po wtedy po żniwach. No, tutaj masę tutaj. Delikatnie go można przemyć, bo on jakoś nie jest mocno brudny. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Nie żadne prace polowe, tylko właśnie takie bardziej przygotowania do żniw. Mam też, słuchajcie, w planach kupić przystawkę. Przystawkę do rzepaku. Właśnie będzie mi się wygodnie kosić z tą przystawką, mi się tak wydaje. I jeszcze chciałabym tutaj coś podkreślić, że właśnie mam to takie niebo kupione i no, kozacko mi się to wpasowało na tą serię. Taki fajny właśnie klimacik dodaje, więc jest ok. Może nie przypomina tak za bardzo godziny 7, bo godzina 7 nie jest jeszcze aż tak to niebo jasne. Ale jest, mi się wydaje, w miarę ok. 60, słuchajcie, nie ma, bo pożyczyłem to dla pana Andrzeja. Pan Andrzej tam pojechał sobie skosić łąkę swoją, więc tutaj też, jak widzicie, nie ma mojej kosiarki. Tylko po prostu zabrał ją pan Andrzej. No, tutaj mi się wydaje, że wszystko jest ok. Bizonik akurat czysty. Więc ok, bo właśnie jak od razu kupiłem kreszera, to myłem bizona. I od razu, wiecie, możemy też, słuchajcie, poznać tutaj, co służą ten właśnie tutaj przyciski tego panelu IC, bo nie znam wszystkich. Ok, to jest od rury. To akurat wiem. O, możemy sobie rozłożyć. Palmy, zobaczymy, czy światła działają, czy kogut działa też. Dobra, światła działają. Słuchajcie, tylko... O, dobra. Okno otworzymy sobie. Dobra. O, i jak widzicie, też halogen tutaj na róże. Po prostu róże do wysypywania zboża. Też się świeci z tyłu. Też halogen. Koguty. Koguty też mam tutaj. Tylko, że... O, kogut akurat, widzicie, nie działa. Albo coś się będzie trzeba z kabelkami, słuchajcie, zrobić, albo coś się zepsuło. Zobaczymy, czym to będzie spowodowane. No tak, oto chyba wszystko działa, jeszcze kierunkowskazy. Lewy działa, prawy też działa, awaryjki też działają, więc spoko. No, dobra, przejedźmy tutaj. Gdzieś tak bardziej na bok, żeby tutaj nie przeszkadzał. Tutaj sobie możemy postawić go. No i dobra, i gasimy, dobra. A i tutaj tak, słuchajcie, właśnie skończymy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dzisiaj taki właśnie bardziej luźniejszy. Ale no, to co ja poradzę, słuchajcie, dzisiaj taka właśnie akcja, bo nic nie za bardzo nie było do roboty. Dzisiaj wieczorem mają już przyjechać panowie od tej wiaty i będą już stawiać, więc na następny dzień wam coś nagram. Dzięki za oglądanie, zostawcie tu 10 łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!